Małgorzata Borysewicz poznała swojego męża Pawła w programie Rolnik Szuka Żony i od tamtej chwili tworzy z nim udany związek. Para niedawno świętowała 3. rocznicę ślubu, a już ma kolejny powód do radości. Małżeństwo ma 2 dzieci, Ryszarda i Blankę. Córka właśnie skończyła rok. Rolniczka pokazała na Instagramie zdjęcia z przyjęcia urodzinowego. Rolnik szuka żony. Małgorzata świętowała 1. urodziny córki. Małgorzata zamieściła zdjęcia z imprezy w sieci. Świętowała roczek córki z najbliższymi. W ciepłych słowach wyraziła się w poście o swojej rodzinie. Najlepszym prezentem na roczek Blanki była ona sama i to, że jesteśmy razem. A że mamy kochane grono najbliższych, trochę poświętowaliśmy. Jestem dumna z mojej rodziny, zawsze to podkreślam, jest dla mnie wszystkim motywacją na każdy dzień. Trochę nam dzieciulki dokazywały w tym tygodniu. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich sytuacji. Mimo to udało się nam zorganizować fajny dzień. Roczek Blanki uważam za udany, napisała rolniczka. W przyjęciu uczestniczyła najbliższa rodzina. Był różowy tort oraz mnóstwo złotych i różowych balonów. Niektóre z nich zostały jeszcze z świętowania rocznicy ślubu małżonków, którą obchodzili kilka dni wcześniej. Widnieje na nich napis M&P rocznica ślubu. Nie zabrakło także innych dekoracji, w tym pamiątkowych urodzinowych czapeczek. W komentarzach pod postem posypały się życzenia dla małej solenizantki. Jak ślicznie wyglądacie, Małgosiu. Pięknie przygotowana impreza, każdy detal śliczny. Macie cudowną rodzinę i bliskich. 100 lat Blanka, czytamy w komentarzach od fanów. To nie jedyna zabawa, jaka czekała Małgosię i jej męża. Rolniczka zrelacjonowała, że wybrali się razem na wesele. Ostatnio okazji do świętowania im nie brakuje. Zobacz też, Małgosia i Paweł z rolnika na weselu. Ona w falbankach i przezroczystościach, on bardziej zaszalał. Buty ratują stylizację.